Panie prezesie, przezacne prezydium, panie i panowie mecenasowie, szanowni państwo. Pan prezes powiedział, że w 2007 roku wszyscy byli przeciw. Uroczyście oświadczam, że ja byłem za. Troszkę inaczej też niż pan prezes Paprzycki uważam, że czasy były piękne, są obecnie najpiękniejsze, bo mamy unikalną okazję ich przeżywania i niestety, kiedy nas nie będzie, też będzie pięknie. Bardzo, bardzo się cieszę, że na przestrzeni tych lat dopełniło się to, co dla mnie było oczywiste, istotne i ważne i pożądane, że Korporacja Radców Prawnych uzyskuje to, co leży w interesie jakości prawa w Polsce, kultury prawa w Polsce i oczywiście tych wszystkich, którzy są klientami radców prawnych, to znaczy uzyskuje te same uprawnienia procesowe, które mają adwokaci. To leży także w interesie korporacji adwokackiej. Jak wiemy, w 1932 roku marszałek Piłsudski upaństwowił adwokaturę w związku z różnymi konfliktami, które były w ramach adwokatury. Ustawa o adwokaturze uczyniła to, co uczyniła. Przez wiele, wiele kolejnych dziesiątków lat to była taka właśnie dziwna sytuacja, że ci adwokaci, ci prawnicy, którzy świadczyli pomoc prawną, funkcjonowali w jednej korporacji, a jeżeli coś ma zagwarantowany i to w ustawie monopol, to w efekcie wszyscy na tym tracą, także adwokaci. To, że dzisiaj na poziomie okręgowych rad czy izb jest konkurencja o to, nie tylko jak lepiej świadczyć pomoc prawną, aby pozyskiwać kolejnych klientów, ale również o to, jak lepiej organizować życie tych prawników, którzy są zgrupowani, czy to w korporacji radców prawnych, czy w korporacji adwokatów. Na tym będą zyskiwali jedni i drudzy, bo ta oferta również, jak lepiej wspólnie wykonywać zawód, ma kapitalne znaczenie. Także dla tego, co się właśnie nazywa szerzeniem kultury prawnej. Pan prezes wspominał o tym, że istotnym wyzwaniem dla radców jest zajęcie się i jakieś uzyskanie realnej, jakościowej zmiany, jakościowej poprawy, jeżeli chodzi o włączenie znakomitej większości naszych współobywateli do obrotu prawnego, tych wykluczonych z obrotu prawnego. To jest olbrzymia strata również gospodarcza dla wszystkich prawników, którzy świadczą pomoc prawną, bo jeżeli ktoś jest wykluczony w sposób, można powiedzieć, strukturalny, to niezależnie od tego, czy z własnych, czasami groszowych dochodów, czy też jeżeli znowu dopracujemy się porządnego prawa, o czym ja się zajmowałem jeszcze w latach 90., aby wzorem innych systemów prawnych można było organizować pomoc prawną z pieniędzy publicznych i to w taki sposób, że ci, którzy tę pomoc by świadczyli, mieliby pełne poczucie niezależności tego, jak to robią, a z drugiej strony ci, którym ta pomoc jest udzielana, właśnie mieli poczucie, że oni też coś znaczą, że ich problemy życiowe też coś znaczą i wymagają ochrony prawnej, taką ochronę prawną w sądach uzyskają. Jako sędzia konstytucyjny, jako prezes Sądu Konstytucyjnego bardzo sobie życzę, aby
na tle tej widocznej aktywności radców prawnych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, ona była jeszcze większa, żeby państwo wyciosać sobie dodatkowe możliwości w sensie sposobu reprezentowania swoich klientów w sporach prawa, a jest jeszcze olbrzymie pole do zagospodarowania. Na końcu tego procesu musi być oczywiście to, co jest nieuniknione, tak jak jest to u naszego zachodniego sąsiada, gdzie sąd konstytucyjny jest także najwyższym krajowym sądem praw człowieka. Tak w Polsce musimy się tego dopracować. Ale jest masa takich obszarów, które wymagają ewolucji orzecznictwa Trybunału bez aktywnej, merytorycznej pomocy radców prawnych. To się nie uda, bo sprawy wielkie, sprawy zakończone precedensowym wyrokiem, to jest zawsze wspólne dzieło i tych, którzy je wnoszą, i tych, którzy zajmują stanowiska, czy to popierające, czy to kontrujące, no i wreszcie oczywiście rozstrzygnięcia sędziów konstytucyjnych, ale bez tego, co jest wcześniej, bez mądrej, z pewną wizją zakreślonej pracy radcy prawnego, który w imieniu swojego klienta przedstawia skargę konstytucyjną, ale również, co charakterystyczne przecież, radcy prawni najczęściej występują również reprezentując pogląd konstytucyjny instytucjonalnych klientów. Na przykład wtedy, kiedy sprawa dotyczy przepisów wydanych przez ministrów, najczęściej ministra reprezentuje radca czy radcy prawni. Także życzę państwu również tego, żeby w tym obszarze radcy odnieśli sukces. To jest kwestia ciężkiej pracy. Ja osobiście wolę używać pojęcia taka praca, orka czasami na ugorze niż walka. Prawnik oczywiście czasami powinien być wojownikiem, bo to pomaga, ale wojownikami wysłane są pola bitewne, pomniki stawia się zupełnie innym, tym, którzy umieją te zwycięstwa i te porażki wojowników przekuć w twarde reguły prawa. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że przez te ostatnie lata prezesem był pan mecenas Bobrowicz. To nie tylko oczywiście jego zasługa, to również zasługa wszystkich państwa, że te 6 lat mogą państwo zapisać jako bardzo dobry krok w bardzo dobrym kierunku i dla korporacji radców prawnych, mimo tej rewolucji personalnej, która się dokonuje na naszych oczach. Rewolucji, do której można oczywiście się ustawiać w sposób taki bardzo obronny, albo można ustawiać się w inny sposób. No, ja na pewno nie będę państwu radził, bo jak to zrobić, no bo czyż ma sens uczyć konia, jak ciągnąć wóz? Szkoda czasu, a państwo są znakomitymi specjalistami. Jeszcze raz życzę państwu wszystkiego najlepszego na kolejną kadencję i jestem przekonany, że wybór będzie znakomity. Dziękuję bardzo.